24 czerwca obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest to również Dzień Narodzin dla Nieba, świętej Marii Guadalupe, Dziewicy. Maria Guadalupe Garcia Zavala urodziła się 27 kwietnia 1878 roku w Zapopana, w Meksyku, w bogatej religijnej rodzinie. Szczególną miłością darzyła Matkę Bożą. Była normalną dziewczyną, niczym nie wyróżniającą się spośród rówieśniczek. Gdy miała 20 lat, zaangażowała się w działalność charytatywną Kongregacji Świętej Małgorzaty. Było to dzieło inspirowane duchowością świętego Wincentego a Paulo. Pomagała chorym i ubogim. W wieku 23 lat była zaręczona i z radością przygotowywała się do małżeństwa. W tym samym czasie rozpoznała w sobie pragnienie bardziej radykalnego służenia chorym. Chciała całkowicie oddać się tej misji. Rozterki przedstawiła swojemu spowiednikowi. Zrezygnowała z dobrze zapowiadającego się małżeństwa i zerwała oświadczyny. 31 października 1901 roku we współpracy ze swoim spowiednikiem założyła zgromadzenie służebnic świętej Małgorzaty Marii i ubogich i do końca życia była jego przełożoną generalną. Razem z siostrami pracowała w szpitalu, podejmowała najmniejsze posługi przy chorych, a gdy brakowało pieniędzy, wraz z siostrami stała na ulicy, żebrząc o żywność i leki dla chorych. Swoją ofiarną, radosną służbą jednała sobie zaufanie u chorych i personelu szpitala. Widząc, że nie wszyscy chorzy mają zapewnioną opiekę w istniejących szpitalach, mimo wielkich problemów, m.in. finansowych, postanowiła wybudować nowy szpital, będący własnością zgromadzenia. Dbała w nim nie tylko o zdrowie chorych, ale także o ich potrzeby duchowe. Gdy w 1911 roku w Meksyku wybuchła wojna domowa, przyjmowała rannych i chorych powstańców. Ukrywała w tym szpitalu ofiary prześladowań, wśród nich księży oraz miejscowego arcybiskupa. Dzięki jej odwadze ksiądz arcybiskup mógł spotykać się z wiernymi na terenie szpitala. Do swojego szpitala przyjmowała także rannych i potrzebujących prześladowców Kościoła. Służyła im z wielkim oddaniem. Tak wyrażała się m.in. jej wielka miłość do Jezusa ukrzyżowanego. Zmarła w opinii świętości 24 czerwca 1963 roku w wieku 85 lat, po 2 latach ciężkiej choroby. Jej beatyfikacji dokonał święty Jan Paweł II. 25 kwietnia 2004 roku w homilii powiedział takie słowa: Maria Guadalupe Garcia Zavala z Meksyku osiągnęła świętość, odpowiadając Panu Jezusowi na pytanie: czy miłujesz mnie? Wyrzekła się małżeństwa i poświęciła służbie najuboższym, potrzebującym i chorym, zakładając w tym celu zgromadzenie służebnic świętej Małgorzaty Marii i ubogich. Z głęboką wiarą, bezgraniczną nadzieją i wielką miłością do Chrystusa, Matka Lupita, jak ją nazywano, dążyła do świętości, kochając serce Jezusa i dochowując wierności Kościołowi. Żyła mottem, które pozostawiła swoim duchowym córkom: miłość do granic poświęcenia i wytrwałość aż do śmierci. Papież Franciszek podczas kanonizacji 12 maja 2013 roku powiedział: ta nowa meksykańska święta wzywa nas do takiej miłości, jaką umiłował nas Jezus. To oznacza nie zamykanie się w sobie, w swoich problemach, myślach czy zainteresowaniach, ale wyjście na spotkanie tych, którzy potrzebują uwagi, zrozumienia, pomocy, aby im nieść gorącą bliskość miłości Boga za pośrednictwem gestów wrażliwości, szczerego uczucia i miłości. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Maria Guadalupe wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławiona Elżbieto.
Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.